Rozmowa poranka. 12 minut po godzinie 8. Dzień dobry raz jeszcze Państwu i witam naszego gościa. Dzisiaj jest nim pełnomocnik prezydenta Katowic do spraw rozwiązywania problemów uzależnień, pan Maciej Maciejewski. Dzień, Dzień dobry. dobry. Od niedawna obowiązuje w Polsce ustawa o ograniczeniu handlu alkoholem, od marca dokładnie, i już miasta podejmują uchwały. Wiemy, że w Katowicach, wiemy, że w Bytomiu jest planowane wprowadzenie nocnej, nocnego zakazu sprzedaży alkoholu i też pojawił się już głos taki, że to niekoniecznie droga do walki z uzależnieniami właśnie, to niekoniecznie droga do walki z alkoholizmem, ale rozumiem, że same te uchwały i ustawa mają służyć przede wszystkim bezpieczeństwu i spokojowi mieszkańców. Da się jedno z drugim powiązać? Te uchwały jakoś pomagają w walce z alkoholizmem y czy nie? Trochę zobaczymy. Znaczy tak, trochę precyzując, to to nie jest nowa ustawa. Ustawa jest stara, niektórzy się śmieją i czasami z nich drwią, bo ustawa jest z głębi stanu wojennego, bo z 1982 roku, ale ona jest wielokrotnie nowelizowana, w, przeró w przeróżne strony, mniej i bardziej korzystne. Ostatni, I to jest ostatnia nowelizacja, właśnie ta z. Wprowadzona czy obowiązująca gdzieś od, od początku marca, która daje samorządom dodatkowe uprawnienia, ponieważ na samorząd została jakby nałożona ze strony państwa odpowiedzialność za kształtowanie polityki handlu alkoholem. Oczywiście niecałkowita, bo ogromna część polityki alkoholem to jest czy handlu alkoholem to jest akcyza, to jest zupełnie poza naszym zasięgiem, ale jeżeli chodzi o same, sam handel, lokalizację. Punktów sprzedaży, ilość tych punktów sprzedaży. To wszystko zawsze było w gestii samorządu, natomiast parę rzeczy tam nie było żadnych uprawnień. O, o co wielu mieszkańców tego nie rozumiało i, i, i miało pretensje myślę, myślę zresztą, że słuszne, na przykład ograniczenia nocnej sprzedaży. Nie było w ogóle takiej możliwości. W tej chwili taka możliwość się pojawiła. Yy. Jeszcze na etapie yy tworzenia tej ustawy, krótko przed wprowadzeniem, komentarze też były takie, że samorządowcy chcieli, byli za, a kiedy już było bliżej, to zaczęli się trochę obawiać. Yy. Koniec końców, zarówno rządzące prawo i sprawiedliwość, jak też posłowie PO Platformy poparli yy tę ustawę, więc wygląda na to, że ze strony polityków, a chyba też społeczeństwa jest przyzwolenie na takie ograniczenie? Myślę, że tak, myślę, że jest taka potrzeba. No każdy, kto yy, gdzieś blisko ma. Yy... Sklepy handlujące alkoholem, bo tutaj też ważna uwaga, proszę Państwa, to, yy, ten, to ograniczenie sprzedaży nocnej one wyłącznie dotyczy sprzedaży detalicznej, czyli sklepów. Gastronomia tutaj w ogóle nie jest. Yy... Niezduszona. Ja wiem, że o, tej, o tej, tej zmianie mówi się trochę taki przewrotny sposób, że ona jest prohi prohibicyjna. Ja wiem, że to jest takie ładne, ciekawe uproszczenie, chwytające za serce, ale to ma tak, tak się do prohibicji, jak nie wiem, ja do baletu jeszcze nie wiem, moskiewskiego powiedzmy, nie ma nic wspólnego z prohibicją. Chodzi tylko o możliwość ograniczenia sprzedaży wyłącznie detalicznej i wyłącznie w przedziale od godziny 22 do godziny 6. To są wyłączne godziny. Można te godziny zawazić. Z tego co wiem, parę tygodni temu brałem udział w takim spotkaniu Unii Metropolii Polskiej, gdzie spotykaliśmy się z dużych miast rozmawiając o no, wszystkich okolicznościach, trudnościach z tym związanych. No i słyszałem, że na przykład w trójmieście, że Sopot ma w planie to jest troszkę plotka, ale ma w planie ograniczyć, ale gdzieś tam na przykład od godziny 24 do 5, więc tutaj te, te, te widełki są dość, dość szerokie. No, życie w centrum Sopotu długo się toczy. Yy, no więc ]icy. właśnie, więc zostało to jakoś tam ograniczone. Są takie miasta, które w ogóle tego nie, 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 nie przewidują. Katowice są... chcą wprowadzić. Katowice chcą wprowadzić, ale nie na terenie całego miasta. Znaczy na razie jest projekt taki, to jest projekt, powtarzam, on jeszcze nie jest, nie był do końca procedowany. Znaczy przeszedł już pewną etapę procedowania, procedur, ponieważ te uchwały też w ustawie to zostało zapisane w sposób wyjątkowy, rzadko się zdarzy, żeby zostało dokładnie określone, że one mają być poddane konsultacjom społecznym na przykład w, poprzez w taki sposób, że mają każda z rad jednostek pomocniczych, dzielnic osiedli tam, gdzie są rady jednostek pomocniczych, ma otrzymać te uchwały do opiniowania, może jakby wyrazić swoją opinię, ile chce punktów sprzedaży, tak właściwie zezwoleń na swoim terenie, czy właśnie, czy, czy tę nocną sprzedaż ograniczać, czy nie. Po takiej konsultacji jesteśmy, natomiast pod obrady Rady Miejskiej Katowic, będzie to wchodziło gdzieś pod, pod koniec miesiąca czerwca. Na razie jest projekt taki, znaczy w tym obecnym projekcie yy, chodzi o ograniczenie w śródmieściu. W śródmieście yy, pewnie wszyscy to, to zauważamy, mam nadzieję, że nasi słuchacze też katowickie generalnie odmieniło się. W przestrzeni ostatnich paru lat. Zresztą wiele osób mówi e, przyjaznych. Jak spotykam się z, z osobami, z kolegami, urzędnikami z innych, e, innych miast w Polsce, to mówią, że rzeczywiście śródmieście Katowice to już jest zupełnie inne śródmieście niż kiedyś. E, też jest śródmieściem bardzo przyjaznym. Centrum miasta jest miejscem, gdzie można odpoczywać e, nad sztuczną rawą, pod, pod palmami, gdzie jest mnóstwo ławek, gdzie jest mnóstwo okazji do tego, żeby posiedzieć również w godzinach nocnych, zwłaszcza jak jest e, ciepło Ale zakaz z, zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych i tak istnieje, więc właściwie nie powinno to niczego zmieniać. Yy, zakaz alkoholu w miejscach publicznych istnieje, chociaż tu też jest ciekawa dygresja, jeżeli starczy na nią czasu, ponieważ jest możliwość prowadzenia enklaw samorząd. Dostał taki, że może sobie wyłączać pewne obszary powiedzieć, możecie tutaj, drodzy mieszkańcy czy przyjezdni spożywać w tym miejscu. Takie ogródki piwne na przykład, yy, tak? Czy, nie, czy nie, miejscach... nie ogródek, ogródek piwny jest zapisany ogrodzony. w ustawie, jest ogrodzony, jest limitowany, jest, jest w ramach gastronomii, odpowiada za niego sprzedawca. Nie, po prostu można sobie w pewnych miejscach Polski, już w tej chwili w Warszawie można na, na bulwarach, a chyba od niedawna również po drugiej stronie, od strony praskiej, pić bez, bez żadnych w, mandatów. W Katowicach i bez, można gdzieś? W Katowicach nie można i, i nie ma takiego projektu. Znaczy były takie pomysły, pojawiły się ze strony pewnej partii politycznej, może nie będę wymieniał, żeby było tak bezpartyjnie, żeby Dolina Trzech Stawów była takim miejscem, gdzie można by spożywać. Co prawda wnioskodawca e, tak poszedł. E, że tak powiem, z górnych wymagań powiedział, żeby to było od lipca do września, w weekendy, od tej do tej godziny. Takiej możliwości w ogóle nie ma. Albo można, albo nie można. Nie można takich sobie ograniczeń wprowadzać. Poza tym no, w, uważamy, że to jest akurat strefa taka wyjątkowa, też takiego rodzinnego wypoczynku, gdzie e, picie alkoholu w Towarzystwie Dzieci. To się pewnie zdarza i tak, ale, ale zawsze w sposób ograniczony, bo w, w, głównie strażnicy miejscy czy policjanci mogą nałożyć mandat, więc to jest robione bardziej, bardziej w ukryciu niż w sposób jawny. Dobrze, się wtedy pojawia, jeżeli coś jest ukryte, to zezwólmy na to, no, ale to podobnie jak ze znakami drogowymi. Ludzie przez, y, y, łamią przepisy znaków drogowych, ale czy je likwidujemy? No, co by się wtedy... Wtedy działo, więc tym... tu, tu rzeczywiście taki argument się zaczął pojawiać także, że zakazanie handlu alkoholem w nocy w sklepach spowoduje przeniesienie się tego handlu no, do punktów nielegalnych, no, na tak zwane mety, jak to kiedyś bywało. Albo znaczy, do gastronomii, znaczy, gdzie zamiast mi się, na miejscu że, będzie się po prostu sprzedawać znaczy, na wynos. Znaczy zobaczymy, ale wydaje mi się, że to jest taki argument zdecydowanie przesadzony. To znaczy no ktoś, kto może kupić alkohol za 5,22 i pięć minut po godzinie szóstej będzie szedł na metę, gdzie nie będzie wiedział, czy, czy jakiego on jest pochodzenia i czasami czy, czy nie straci wzroku, albo w ogóle czy, czy, czy nie, nie zwariuje, bo, to, bo, bo ta, takie, takie skutki wywołuje alkohol, zwłaszcza no, taki, no, pochodzenia przemysłowego. No tam nie ma akcyzy, tego, tego nie wiadomo. Natomiast no to, co pan, jakby wracając do, do poprzedniego pytania, jeszcze, że i tak jest niedozwolony. No ale ta dostępność alkoholu ona jest w tych, w tych punktach sprzedaży. Natomiast chodzi o to, żeby... I, i to się zdarza. Pewnie każdy, kto też jest w, w godzinach nocnych w Katowicach, no, widzi, zwłaszcza no, często już pełnoletnich, ale młodych ludzi, którzy, którzy po prostu nawet idąc na jakąś imprezę, kupują alkohol gdzieś, gdzieś po drodze. Wiem, że punkty gastronomiczne są z tego bardzo zadowolone, że, że jakby nie, nie będzie konkurencji, no bo ktoś zamiast spożywać alkohol w, w, no, nawet w tym ogródku, będzie sobie spożywał obok pod fontanną, kupując go tuż obok w sklepie. Jak mu braknie, to pójdzie po, po następny. Natomiast jeżeli chodzi o takie no, nakładanie na to mandatów, myśmy ten, w ogóle tej, tej sprawie przyjrzeli się najpierw przeprowadzając taką szybką diagnozę. Na tyle na jedno była możliwa szybka, czyli głównie korzystaliśmy z danych Policji i Straży Miejskiej. No i rzeczywiście te no oni mają mnóstwo roboty, jeśli chodzi o udzielanie mandatów w tych obszarach, zwłaszcza centrum miasta, ulicy Mariackiej. No, Za spożywanie alkoholu. Spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, no, które można było bardzo łatwo, szybko i znacznie taniej niż w gastronomii, głównie chodzi o to, że nie jest bez porównania tańszy w jakichś sklepach typu żabka, czy no, bez porównania tańszy. W związku z tym tam ludzie to, to wybierali. No, nie, nie nadążali. Z tymi mandatami. To pewnie tak się tam będzie mogło zdarzać, ale myślę że będzie bardziej do ogarnięcia. Wszystko rzeczy są to jakby próbne, testowane nie. Ktoś mnie zapytał też, czy, czy to jest jakby, no, na, jaką to ma trwałość. Każdą z tych uchwał można regulować po pewnym czasie, przyglądać, rozszerzać, zmniejszać. Decyzja na ten moment pana prezydenta Marcina Krupy jest taka, żeby rzeczywiście w Śródmieście zadbać o, o, o większe bezpieczeństwo, zobaczyć jak to, jak to będzie wyglądało. Zdecydowane też wsparcie tutaj mieliśmy w tym z Policją, ze Strażą Miejską, bo cały ten projekt, pierwszy jego zarys właśnie powstawał we współpracy z tymi służbami. To jeszcze jedno pytanie na koniec, chociaż to zdaję sobie sprawę, że to jest temat na oddzielną, długą rozmowę, ale to trochę od czego zaczęliśmy, czyli te uchwały, te ograniczenia, mm -hmm. a walka w ogóle z uzależnieniami czy... Właśnie, co powinniśmy zrobić, bo rozumiem, że te uchwały niekoniecznie spowodują, że ci, którzy piją, przestaną pić. Nie. Co jest największym problemem naszym społecznym dzisiaj? Jeśli Nie, myślę, że to znaczy, problem uzależnień jest problemem tak... Y tak głębokim i tak wieloaspektowym rzeczywiście pewnie można by z tego zrobić trzygodzinne audycje i tak brakłoby czasu. Znaczy ba bardziej na poziomie nie wiem, psychologicznym, regulowanie emocji, pewnych też norm, ale może to być też pewien kamyczek czy taki element, że alkohol nie jest... Y Taką, takim samym produktem jak każdy inny, więc je, jeżeli w, w rozwiązywaniu czy, czy zapobieganiu problemu uzależnienia, bo jeżeli ktoś jest uzależniony, to on e, znajdzie ten alkohol, nawet w najgłębszej prohibicji go, go znajdywano, czy, czy w stanie wojennym to słynna scena z wykręcaniem ręcznika e, w, w, człowieku z żelaza. w człowieku z żelaza, więc to, to pokazuje, że tutaj nie ma problemu. Natomiast y, no, no jest to na pewno jak, w jakiejś tam takiej mozaice, y, jakiś drobny element element, który pokazuje, no, że, że alkohol nie, nie jest taką takim, no, z, zwyczajną substancją, że z nią trzeba trochę obchodzić się ostrożnie i mieć trochę większe na nie takie baczenie też społeczne. A reklamy? Tyle może mieć reklamy alkoholu mniej, billboardów w miastach. Znaczy my na wpływ na billboardy nie mamy? Nie, nie jesteśmy właścicielem tych. Ale tych... prawnie można by zakazać. Z poziomu gminy tego się nie da zrobić. To są, to są zmiany ustawowe i w, przy reklamie zawsze toczono boje to piwo słynne, jak się pojawiły Mistrzostwa Europy, nagle, żeby alkohol wprowadzić na, na stadiony. To, to, to cały czas ta walka jest, natomiast wiem, że, że w Sejmie trwają takie projekty, przede wszystkim, żeby ograniczyć reklamę alkoholu, piwa, bo w tej chwili jest tylko możliwość reklamowania piwa, w, w tych godzinach, które były kiedyś, już dobrych parę lat temu, znaczy od godziny 23, a nie od 20, kiedy o 20 po prostu zaczynają biegać żubry, biedronki i, i wszystko jakby kręci się wokół piwa. To jest też bardzo bardzo trudny temat, ponieważ na tym wszyscy, wszystkie telewizje prywatne i państwowe bardzo dużo stracą. To są ogromne pieniądze, więc tu cały czas toczy się taka, nie wiem, i batalia trochę między takim lobby alkoholowym i takim lobby trzeźwościowym, które jest słabsze, przynajmniej formalnie, może ma jakieś tam natchnienie Ducha Świętego i tutaj postać Sługi Bożego Wojca Blachnickiego na pewno ma, ma ogromny wpływ. Zresztą okazuje się, że wielu polityków, jak się z nimi bliżej rozmawia, jakoś również jakby w tym, w tym duchu została wychowana, więc jest szansa, że może te, te godziny zostaną rzeczywiście skrócone, te głównie telewizyjne. Bo myślę, że te są najbardziej ekspansywne, najbardziej niebezpieczne, najbardziej też zahaczające. Takie elementy, które no, mam, mam wrażenie, że jest... chociaż one Prawnie one są tak zrobione, tam nie ma postaci ludzkich, jeśli są to one nie są, to są robione w formie rysunkowej, więc no, możliwość obejścia prawa i no, ale twórczość jest ogromna. Reklama, ale reklama, wpływ... która pokazuje niesienie pomocy w górach z piwem w drugiej dłoni jest no, cokolwiek, ryzykowne. cokolwiek ryzykowne. A te wszystkie elementy takie, które mogą gdzieś uruchamiać wyobraźnię dzieci są no, absolutnie niedopuszczalne. Rzeczywiście tak, wczesne godziny są no. To, to nie był dobry pomysł. Kiedyś się to udało zrobić. Trudno jest z tego zrobić odwrót, ale wiem, że, że jakieś trac, prace trwają i pewnie na to kongres trzeźwości, który odbył się we wrześniu, duży wpływ miał. Temat rzeczywiście na kolejną długą rozmowę, na którą się umawiamy. Maciej Maciejewski, pełnomocnik prezydenta Katowic do spraw rozwiązywania problemów uzależnień. Bardzo panu dziękuję. Ja również dziękuję. Rozmowa poranka.